Dieta carnivore mocno zagląda i patrzysz w życie przodków. I tak ciekawi mnie, z czego wynika to, że akurat magnez, potas należy suplementować. Jak kiedyś nasi przodkowie to zdobywali? Wiesz co, kiedyś to wyglądało tak, że właśnie to jest taki fajny argument, którym tutaj się ludzie posługują. Kiedyś to wyglądało tak, że nasi przodkowie po prostu pili krew zwierząt. No my dzisiaj już tego nie robimy, niestety. Oczywiście jak ktoś ma możliwość picia krwi zwierząt, to jak najbardziej polecam. No ja natomiast nie mam takiej możliwości. Bardzo fajnie w to miejsce można sobie wstawić rosoły, tak? Długo gotowane rosoły, takie rosoły gotowane na kościach szpikowych. Takie rosoły się gotuje około 8 godzin, czy nawet dłużej, i rzeczywiście część przynajmniej z tych mikroelementów, czy właśnie soli mineralnych, czy ultraelementów, przychodzi właśnie z kości do roztworu, i takie rosoły, przynajmniej po części, można sobie te elektrolity uzupełnić. No ale też zawsze warto spojrzeć na to, że no, nasi przodkowie rzeczywiście polowali za tą zwierzyną, natomiast no, my w dzisiejszych czasach mamy jakichś ultramaratończyków i ta aktywność fizyczna jest większa niż była kiedyś. I dlatego też być może niektóre osoby tych elektrolitów, po prostu te elektrolity muszą dostarczać, a u innych osób, u których te osoby, które są nieaktywne fizycznie, te elektrolity po prostu są zbędne. Też się domyślam, że kiedyś woda była bogatsza we wszelkiego Tak. rodzaju właśnie elektrolity. Mam do Dokładnie, ciebie tak teraz jak kolejne mówisz. pytanie. Woda, Czy gleba, istnieją wszystko. ludzie? To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!